Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest z nami również Pan poseł Kowalczyk, któremu dziękujemy za przybycie. Wszystkie projekty, Szanowni Państwo, które są realizowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie środki finansowe, i to ogromne środki finansowe, które są gromadzone w budżecie Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki takiej, a nie innej polityce finansowej państwa polskiego, za którą stoją oczywiście posłowie. Panu posłowi również dziękujemy za dzisiejsze przybycie. Jak Państwo słyszycie, 25 milionów złotych. To trochę trwało. Trwało tworzenie Lubelskiej Unii Cyfrowej. Kiedy zostałem ministrem, spotkaliśmy się właśnie w tej sprawie. Wiodącą rolę odgrywała, odgrywał od początku Uniwersytet Medyczny panowie rektorzy, pan rektor Załuska, pan rektor Rejdak, którym bardzo dziękuję za to. Wraz z znajomymi matematykami z innych uniwersytetów ten projekt Lubelskiej Unii Cyfrowej gdzieś tam zainicjowali. On wygląda, jak Państwo wiecie, na początku tak ładnie, ale konkretów w nim jeszcze do końca nie było. Wiadomo było, co chcemy robić. Chcemy wykorzystać potencjał naszych uniwersytetów i uczelni lubelskich, w szczególności Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Po to, żeby ten ich potencjał informatyczny, potencjał dotyczący technologii przyszłości można było wykorzystać dla celów medycznych. Wszystko po to, żeby nasi pacjenci teraz i w najbliższej przyszłości byli diagnozowani zdecydowanie lepiej i szybciej, co przełoży się na skuteczniejszą terapię. Takie było założenie od początku tej unii cyfrowej, dlatego też wiodącą rolę w tym projekcie odgrywał uniwersytet medyczny. Ona została zainicjowana, została założona i projektowała ten, te rozwiązania z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trochę to zatem musiało trwać, ale doszło to do samego końca. Jest znakomicie wypracowana koncepcja, w, w ramach której Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy na którą Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 25 milionów złotych, to nie są małe środki, ale my pieniądze mamy. W przeciwieństwie do naszych poprzedników dużo się mówi, Szanowni Państwo, o wielkich problemach nauki, szkolnictwa wyższego, o biedzie. Wróćcie Państwo do budżetów Uniwersytetu, choćby medycznego, czy naszych lubelskich z 2015 roku i zobaczycie Państwo, co to znaczy bieda, zanim zaczniemy dyskutować o tym, ile środków finansowych jest teraz w tych budżetach, ile jest na inwestycje. To są nieporównywalne światy całkowicie, tylko my zapominamy o tym, co było raptem 7 lat temu. My pieniądze zatem mamy na tego rodzaju rozwiązania po to, żebyśmy jako Lubelska Unia Cyfrowa trzy uniwersytety współpracujące razem stali się awangardą europejską. Europejską to nie jest kwestia tylko i wyłącznie liderowania w Polsce, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technik i nowości w świecie informatycznym, w świecie zbierania danych, to jest rzeczywiście coś, co jest można powiedzieć kwestią liderowania na skalę europejską. I tego panom rektorom i prorektorom bardzo serdecznie gratuluję i dlatego jestem ogromnie również zaszczycony i dumny, że jako lubliniani mogą 25 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczyć na właśnie ten cel. Na wykorzystanie nowoczesnych technologii, nowości informatycznych, a w szczególności sztucznej inteligencji, której my w Lublinie się nie boimy, tylko którą chcemy okiełznać po to, żeby spowodować, ażeby mogła ona służyć najlepiej jak to jest możliwe naszym pacjentom, w tym nam samym, bo wszyscy jesteśmy albo obecnymi, albo potencjalnymi pacjentami. Gratuluję i dziękuję serdecznie wszystkim panom rektorom za tę inicjatywę.